Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji poświęconej otwarciu nowej specjalności filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim, menadżer sportu i rekreacji. Cieszymy się bardzo, że Państwo znaleźliście dzisiaj dla nas czas. W spotkaniu bierze udział profesor Zbigniew Rau, pełnomocnik rektora Uniwersytetu Łódzkiego do spraw filii w Tomaszowie Mazowieckim. Prezydent Tomaszowa Mazowieckiego, pan Marcin Witko. Doktor Waldemar Cudny, adiunkt w Instytucie Turystyki i Rozwoju Gospodarczego. Doktor Blanka Gosik, adiunkt w Instytucie Turystyki i Rozwoju Gospodarczego. Paweł Abratkiewicz, tomaszowianin, trener kobiecej kadry narodowej tanczynistek Rosji. Na sali jest również z nami pani dr Maria Piel, pełnomocnik spraw kierunku turystyka i rekreacja oraz pan Wiesław Kmiecik, trener juniorskiej kadry narodowej, szkoleniowiec mistrza olimpijskiego z Soczi Zbigniewa Brudki. Nie przedłużając, o zabranie głosu poproszę profesora Zbigniewa Roma. Panie prezydencie, szanowni państwo, droga młodzieży, Uniwersytet Łódzki jest obecny w mieście Tomaszów Mazowiecki już 19 lat. No to jest mniej więcej tyle, ile, a może trochę więcej niż średnia wieku na tej sali. Pojawiliśmy się tutaj na prośbę ówczesnych władz miasta po to, żeby zwiększyć stopień skolaryzacji w tej części województwa łódzkiego. I jest dobrą tradycją naszej akademickiej obecności tutaj, by odpowiadać na społeczne zapotrzebowanie ofertą edukacyjną. To społeczne zapotrzebowanie dotyczące oferty edukacyjnej formułują najczęściej władze samorządowe. I jak powiadam, nasze doświadczenia są takie, że staramy się podążać za tymi oczekiwaniami. Dam Państwu przykład, to już chyba z 8 lat temu, nawiązując do znakomitej tradycji edukacji leśnej, szkół leśnych w Spale, które powstały na początku XIX wieku. Otworzyliśmy kierunek leśnictwo tutaj, no jedyny w województwie łódzkim. I dzisiaj jest nie mniej radosny dzień, dlatego że odpowiadając na dynamikę rozwoju miasta Tomaszowa, które praktycznie weszło w taki spektakularny sposób na sportową mapę Polski. Dzięki inicjatywie władz miasta chcemy odpowiedzieć na to wyzwanie i tak jak pani już była uprzejma zapowiedzieć, otwieramy nową specjalność na kierunku turystyka i rekreacja. Centrum sportowe w środku Polski, jakim staje się Tomaszów Mazowiecki, musi dysponować zapleczem, fachowym zapleczem edukacyjnym na poziomie szkoły wyższej. No i któż to ma zrobić, jeśli nie Uniwersytet Łódzki, który jest tu na miejscu, a kierunek turystyka i rekreacja mamy tu już 18 lat, w nowym roku akademickim to będzie 19 rok. Bardzo się cieszymy, że możemy teraz tą ofertę wzbogacić i to w sposób zasadniczy. Jesteśmy bowiem przekonani, że będziemy dalej wyciskać nasze własne akademickie piętno na dziejach tego miasta i tej części województwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz proszę o zabranie głosu pana prezydenta Marcina Witka. Witam Państwa. Ja już pozwolę sobie tak na siedząco, konferencyjnie bardzo. Serdecznie dziękuję panu profesorowi za tą inicjatywę. Jest ona wynikiem naszych rozmów, które podjęliśmy już jakiś czas temu, zaraz w równolegle właściwie do momentu, kiedy rozpoczęliśmy tą wielką inwestycję.
pierwszy tego rodzaju obiekt, mianowicie Arenę Lodową, która w Tomaszowie Mazowieckim powstaje jako pierwszy obiekt w Polsce. Jesteśmy z tego bardzo dumni i za chwilę pewno wszyscy będziemy mogli zobaczyć, jak ona zacznie funkcjonować. Nie sposób w tym miejscu nie podziękować wszystkim tym, którzy wspierali nas, miasto, od samego początku. Pan Wiesław Kmiecik z panią Kmiecik, pan Paweł Abratkiewicz, którego pomoc w trakcie procesu powstawania tej inwestycji była i jest cały czas nieoceniona, i wielu, wielu innych. Chcę powiedzieć, że to jest pierwsza taka duża inwestycja w sport i nie ostatnia w Tomaszowie Mazowieckim. Uznaliśmy, że musimy wykorzystać ten potencjał, jaki jest w Tomaszowie, czyli położenie genialne w centrum Polski, blisko skrzyżowań dróg. Po drugie, tu w tym wypadku historia Tomaszowa związana z łyżwiarstwem i niejako nie wypadliśmy komuś spod kapelusza, czyli to łyżwiarstwo jest w Tomaszowie już na tyle zakorzenione, że dużo łatwiej było tę inwestycję budować. Po trzecie, ośrodek przygotowań olimpijskich w Spale, który jest w tak niedużej odległości od Tomaszowa, że też grzechem byłoby nie wykorzystać tego atutu. I po trzecie to, że w historii naszego miasta sport zaznaczał się w sposób dość istotny. I to głównie te dyscypliny, które uznane są w naszym mieście jako strategiczne dla rozwoju miasta, czyli przypomnę, albo powiem tym, którzy nie wiedzą, te dyscypliny strategiczne to jest łyżwiarstwo, to jest siatkówka i to jest piłka nożna. Bardzo często zdarza się, że młodzi ludzie, którzy trenują, osiągają świetne wyniki w tych dyscyplinach. A przypomnę, że oprócz tych dyscyplin wymienionych również i lekka atletyka to też dyscyplina, gdzie osoby ćwiczące, trenujące na co dzień w Tomaszowie osiągały, czy osiągają wciąż świetne wyniki. Bardzo często się zdarza, że my wydatkujemy mnóstwo pieniędzy w szkolenie podstawowe tych młodych sportowców, a potem po gimnazjum czy liceum uciekają z Tomaszowa, szukając miejsca w innych klubach po to, żeby móc rozwijać się edukacyjnie gdzie indziej. Chcemy temu zapobiec i zostawić tych młodych zawodników w Tomaszowie, dać im możliwość poszerzania swojej edukacji tutaj na miejscu. Ba, powiem więcej, chcielibyśmy również dzięki temu, że będziemy mieli świetne ośrodki szkoleniowe, bo mamy zamiar, aby w Tomaszowie powstała również Szkoła Mistrzostwa Sportowego. Chcemy młodych ludzi przyciągać, nie tylko zatrzymywać, ale świetnych zawodników, świetnych sportowców przyciągać do Tomaszowa tak, aby mogli również swój poziom edukacyjny podnosić w naszym mieście. Jak jest to ważne, myślę, nikogo nie trzeba przekonywać. Dzisiaj oczywiście ten wiek sportowca mocno się wydłużył. Coraz wcześniej sportowcy zaczynają swoją karierę seniorską, coraz później ją kończą. Ale mimo to też trzeba coś po tej karierze zawodniczej w swoim życiu robić i nie ma lepszej możliwości, żeby już właśnie wtedy, kiedy jest się zawodnikiem, myśleć o tym, co się będzie robiło w przyszłości. I myślę, że ten kierunek, jak i też kolejne, które ta specjalność, jak i mam nadzieję kierunki, które powstaną, bo pewne plany również jak mamy w tym zakresie z panem profesorem, będą pomagały nam w tym, żeby ten profil sportowy, profil rekreacyjny, profil turystyczny w naszym mieście budować, rozbudowywać. Być może, tak jak rozmawialiśmy wcześniej z panem profesorem, to jest ten moment przełomowy dla naszego miasta, kierujący go zupełnie na inne tory, ale też odpowiadający wyzwaniom tym, które widzimy w tej chwili w Europie, ale tym, które widzimy również na świecie. Bardzo się cieszę, że już dostaję sygnały od sportowców, którzy w Tomaszowie swoją karierę
prowadzą, że bardzo się cieszą z tego, że coś takiego w naszym mieście, jak właśnie nowa specjalność powstanie, bo będą mogli tutaj na miejscu, nie tracąc zbędnego czasu na dojazdy często do odległych ośrodków w weekendy, swoją edukację kontynuować tutaj w Tomaszowie Mazowieckim. Mam nadzieję, że przysłuży się to rozwojowi i tomaszowskiego sportu, i w ogóle Tomaszowa Mazowieckiego jako miasta, ale o szczegółach to już pewno powiedzą inni. Tak jak moi przedmówcy powiedzieli, proszę Państwa, w związku z powstawaniem, czy z inwestycją, jaką jest pierwsza w Polsce, jedyna w Polsce, ale narodowa, postanowiliśmy otworzyć unikatową w skali regionu i myślę, że w skali Polski specjalność menedżer sportu i rekreacji. Wiemy, że w związku z inwestycją toru lodowego Tomaszów będzie miejscem licznych imprez sportowych o, no nie ukrywajmy, o bardzo wysokiej randze i zarówno krajowej, jak i międzynarodowej. I myślimy, że właśnie taka specjalność bardzo dobrze wpisuje się w potrzeby zarówno regionu, jak i miasta. Co o specjalności? Jest to specjalność typowo interdyscyplinarna, z pogranicza zarządzania, marketingu, kultury fizycznej, psychologii, turystyki oczywiście. I co po tej specjalności, tak? To jest ogólny menedżer sportu i rekreacji, tak w bardzo wielkim skrócie. Jest to osoba, która planuje, zarządza, przygotowuje, również realizuje, rozlicza funkcjonowanie wszelkich klubów, ośrodków, stowarzyszeń i przede wszystkim związków sportowych, ale także imprez zawodów sportowych. No i też chciałabym bardzo podkreślić, że jest to, tak jak tutaj napisałam, specjalność dla ludzi z pasją. Dlaczego? Ponieważ dedykujemy tą specjalność osobom młodym, dla których wszelki ruch, sport jest tego naturalnym sposobem życia, tak? Dedykujemy ją wszystkim pasjonatom sportu, dedykujemy ją osobom, które uprawiają sport, lubią się ruszać i które chciałyby, żeby hobby stało się sposobem na życie, stało się zawodem, źródłem utrzymania, jakąś ciekawą, perspektywiczną pracą. Co oferujemy w ramach tej specjalności, w ramach naszych studiów? Przede wszystkim wszelkie takie zagadnienia poruszane, znaczy z zakresu planowania, tak? Planowania, projektowania imprez masowych, również finansowania sportu, pozyskiwania sponsorów, bo to jest bardzo istotne, ale również budżetowania, rozliczania projektów, logistyki, podstaw animacji w rekreacji ruchowej, no i też to w ostatnich czasach bardzo ważne, marketingu sieciowego i wszystkich mediów społecznościowych. Proponujemy 6 przedmiotów specjalistycznych w ramach toku studiów. Łącznie będzie to 180 godzin. I tutaj, proszę Państwa, opisałam przedmioty, które proponujemy. Jest to zarządzanie obiektami sportowymi i rekreacyjnymi, finansowanie i sponsoring sportu i rekreacji, logistyka imprez sportowo-rekreacyjnych, marketing i komunikacja społeczna w zarządzaniu sportem i rekreacją, podstawy animacji w rekreacji i sporcie, a także organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych. I tak jak powiedziałam, w toku kształcenia w ciągu 3 lat studiów pierwszego stopnia będzie to 6 przedmiotów i łącznie 180 godzin specjalnościowych. Oprócz oczywiście tych zajęć na przedmiotach specjalnościowych, również każdy student, który taką specjalność ukończy, musi napisać pracę dyplomową właśnie z zakresu tej specjalności. Także ten kontakt z tymi zagadnieniami oczywiście jeszcze będzie poszerzony ponad tylko te specjalności. Również praktyki zawodowe są wówczas tak nakierowywane na każdej ze specjalności, żeby miały związek właśnie z tym przedmiotem, który na tej specjalności jest wiodący, czy z tymi przedmiotami. O głos jeszcze poproszę w takim razie pana Pawła Bratkiewicza. Przede wszystkim dziękuję bardzo za zaproszenie na to spotkanie i tak ważny moment, którym jest otwarcie nowej specjalizacji na filii Uniwersytetu Łódzkiego.
Złożyło się akurat tak, że przebywam obecnie w Tomaszowie, chwilową przerwę między zgrupowaniami. Co mogę powiedzieć o sobie? 21 lat praktycznie z małymi przerwami uprawiałem wyczynowo łyżwiarstwo szybkie. Zaczynałem tutaj w Tomaszowie pod okiem trenera Wiesława Kmiecika i praktycznie przez cały okres tej mojej przygody ze sportem reprezentowałem klub sportowy Bielica i jednocześnie Tomaszów Mazowiecki, więc zawsze się jakby utożsamiałem z Tomaszowem i z naszym regionem, który no nie zawsze był w centrum zainteresowania, ale myślę, że dzięki łyżwiarstwu, dzięki sportowi, dzięki gwiazdom sportu, które tutaj z Tomaszowa pochodziły, ten Tomaszów zawsze istniał i był takim ważnym ośrodkiem na mapie sportowej. Wielkie nazwiska na pewno znacie tutaj i łyżwiarzy olimpijczyków i siatkarzy, którzy byli, nie byli, a są mistrzami olimpijskimi, bokserzy, więc tak można powiedzieć, że ten Tomaszów cały czas liczył się jako taki ośrodek sportowy. I muszę powiedzieć, że bardzo się cieszymy tutaj, że władze naszego miasta, pan prezydent podjął taki krok milowy, można by to powiedzieć, i doszła do skutku realizacja budowy pierwszej areny lodowej w Polsce, bo jest to na pewno sprawa, tak jak już tu wszyscy podkreślali, nie tylko ważna dla dyscypliny sportu, jaką jest łyżwiarstwo szybkie, ale myślę, że dla samego Tomaszowa. I tak jak kiedyś mówiliśmy, że tor łyżwiarski był jakby, powinien być wizytówką Tomaszowa Mazowieckiego, bo takich torów w Polsce były kiedyś 3 sztucznie mrożone, w tej chwili są, no, później były 4. No niestety jakoś tak się nie udawało, żeby ten tor łyżwiarski był wizytówką, a takich obiektów nie jest dużo w Polsce, więc cieszymy się, że tutaj jest taka możliwość i przy okazji dobrej pasji łyżwiarzy, która zawsze była w Tomaszowie, powstaje taki obiekt. Losy sportowca często idą w różnych kierunkach. Zaczynamy, oczywiście jest to forma zabawy, jako hobby traktujemy. Później przechodzi to już do bardziej wyczynowego sportu, więc niemalże staje się to jakby zawodem, bo wiadomo, że im osiąga się wyższe wyniki, za tym są jakieś tam stypendia, które zawodnicy zdobywają. I ta droga jak gdyby od hobby zaczyna być jakby zawodem w pewnym momencie, bo traktowanie sportu na wysokim poziomie to nie tylko wypełnianie obciążeń treningowych i tego, co trener mówi, ale to jest właśnie cała organizacja, która jest no, wielką maszyną, w której każdy trybik musi do siebie pasować. Więc to jest nauka, to jest sport, to jest odżywianie, to jest spędzanie wolnego czasu, no i samo środowisko, w którym zaczynamy się obracać, znajdować i w pewnym momencie staje się to jak gdyby taką naturalną rzeczą, że kończąc karierę sportową, nie wszyscy stają się trenerami. Nie wszyscy chcą być tymi trenerami i właśnie tutaj jest jak najbardziej odpowiedni kierunek dla ludzi, którzy kiedyś byli wyczynowymi sportowcami, czy nawet nie wyczynowymi, ale spotkali się ze sportem i to im daje możliwość jakby łatwiejszego odnalezienia się później w rzeczywistości, chociażby na takim kierunku jak sport i turystyka, czy zarządzanie, dlatego że mówię, w okresie kariery sportowej jest to też rodzaj zarządzania sobą, własną osobą i pokierowania siebie w odpowiednim kierunku, dlatego że łączenie sportu i nauki na pewno nie jest łatwą rzeczą. W szkole wiadomo, są wymagania, które trzeba sprostać. Często bywa tak, że musimy wyjeżdżać na zgrupowania, a to, co było właśnie w ostatnim czasie, że no, generalnie w Polsce, że są sztucznie mrożone tory, ale nie można było ich wcześniej zamrozić ze względu na warunki atmosferyczne i
młodzież, później już zawodnicy kadry często musieli i muszą wyjeżdżać za granicę, aby się przygotować do sezonu, więc tutaj ta, mogę powiedzieć, nasza arena lodowa na pewno stworzy warunki takie, przynajmniej tutaj dla młodzieży i zawodników z Tomaszowa, że no nie będą musieli wyjeżdżać, będą mogli być na miejscu, będą mogli się przygotowywać, a przy okazji kontynuować swoją edukację. Bo wiadomo, że jeżeli ktoś wybiera jakiś kierunek, a nie ma go w mieście, no to musi zmienić miejsce zamieszkania, musi wyjechać do innego miasta, gdzie na przykład nie ma takiego obiektu i to już komplikuje jak gdyby przygotowania, więc w moim przypadku akurat się udało tak, że ja skończyłem Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie, ale też właściwie byłem cały czas Tomaszowy, więc będąc w Warszawie, tam wiadomo był tor stegny, można było jakiś trening kontynuować. Natomiast nigdy nie zmieniłem barw klubowych, zawsze czułem się tutaj Tomaszowianinem i kontynuowałem jako zawodnik swoją karierę jako zawodnik KS Pilica, więc bardzo się cieszę, że za chwilę już będziemy mogli trenować, przygotowywać się w Tomaszowie. No i oczywiście ten kierunek stwarza możliwości dlatego, że więcej osób, na pewno więcej osób po skończeniu edukacji, powiedzmy szkole średniej, zostanie u nas tutaj i będą mieli szansę rozwoju dla siebie. Także nigdy nie wiemy, jak losy nas się ułożą i w pewnym momencie myślimy, że czegoś tam nie będziemy robić, a później sprawia przypadek, że znajdujemy się tam w miejscu, w którym nigdy byśmy nie pomyśleli, że możemy się znaleźć. Także mogę wam powiedzieć, że z własnego doświadczenia nigdy nie myślałem, że będę kiedyś pracował w Rosji, tym bardziej jak jeździliśmy tam na zgrupowanie z trenerem, więc Rosja była wtedy bardzo potężna i mocna w tej dyscyplinie. Później te losy się trochę odwróciły. No i tak się to ułożyło, że jestem tam, ale nadal mieszkam w Tomaszowie. Wracam tu za każdym razem i cieszę się, że być może za chwilę będę miał szansę, żeby pracować znowu w Polsce i kontynuować swoją pasję jako zawodnika, obecnie trenera, a w przyszłości nie wiadomo, co może być. Także dziękuję bardzo za zaproszenie, zachęcam wszystkich do pozostania w Tomaszowie, bo tak jak już tu wcześniej moi przedmówcy wspomnieli, mało jest takich miejsc, gdzie właściwie wszystko, co potrzeba do życia, jest dookoła. Także potwierdzają to ludzie, którzy tu przyjeżdżają i widzą zmiany, które są w mieście. Także mamy nadzieję, że większość z was pozostanie tutaj w Tomaszowie i zachęcam was bardzo gorąco do tego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Teraz przyszedł czas na pytania. Jeżeli państwo jakieś macie, to bardzo proszę, będziemy odpowiadać. Czy ktoś z dziennikarzy, z młodzieży? Rozumiem, że wszystko zostało dokładnie wytłumaczone. Bardzo się cieszymy z tego powodu i w takim razie dziękujemy bardzo za udział w konferencji. Dziękuję państwu. Dziękuję.